Siema. Tak mnie naszło teraz. Czy to nie są już te rajdy, które miały być tutaj z zadania? Breeding Gang. No, pasowałoby. Pasowałoby, dobra. Jak do tego podchodzimy? Spróbujmy może po prostu otwarcie. Czyli tutaj mechę na eskortę poproszę. Szymon Gaja, ubieramy się. I tutaj zbroje Marine. Gaja. Helm Marine. Zbroja Marine. Sally Fire, ty możesz jeszcze zbroję Marine sobie założyć. Kara nakłada kamizelkę kuloodporną i hełm zwiadowcy. To tu podchodzi na blisko teraz, jeżeli chodzi o strzelanie. Dragona podchodzi całkiem blisko. Trzymaj tutaj kamizelkę oraz hełm. No, oczywiście powiedziałem, to nieważne. To tu jeszcze Miro jest lekko obita. Niech będzie Meli. Meli ma tam bioniki jeszcze, może coś więcej z tego ukręci. I to chyba wszystko na razie, jeżeli chodzi o ubiór. I ruszymy na nich tak po prostu. Zapraszam tutaj was, tutaj zapraszam was. No w sumie wy możecie zginąć tak bez żadnych zobowiązań, też chodźcie. Dobra, sorda seru za dużo nie mam. Ale zawsze coś do przodu jest, przynajmniej jeżeli chodzi o tego, nie? Dobra. Go, go Power Rangers. Lądują u ich kapsułki, my jeszcze tutaj dochodzimy. Już nie będę przerzucał na... do eskorty tego naszego tunelera. Na razie nie ma sensu. Jakimi w ogóle brońmi dysponujecie, co? Sekutnice, dwie, jedna pompa, dwie pompy na blisko, dwa karabinki, wyrzutnia toksyn, jeden KMP. No coś tam ciekawego mają, nawet jeżeli chodzi o walkę na blisko. Dobra. Ale my oczywiście sobie świetnie z nim poradzimy. Jeszcze jesteśmy mega mocną kolonią, nie? Tak jest. Dobra, możemy ich sflankować. Oflankować w sumie. Co brzmi niegłupio. I wpuścić gulę do środka. No, z której strony będą bardziej strzelcy narażeni? Z północnej, okej. Prosta sprawa w takim razie. Tu. Tu. Szymon Gaja do środka. Gule tu i do środka. Wy też od razu do środka. Nasi strzelcy rozstawiają się tu. No i zobaczymy, jest noc, ciemno. Avanti. Dobra, spuszczam was ze smyczy, działajcie. Kolejny najazd. To są te już najazdy z tych... z misji. Dotarliśmy do tego momentu. Od razu? Saperu chcę użyć. Gdzie lądują? Okej, okay, lądują dość daleko, więc spoko. Mamy szansę na to, żeby się ładnie tam ogarnąć pod tym względem. Miro, żyjesz? Jak bardzo? Ubita? Nie bardzo, dobrze. Walcie do tego w takim razie, please. Ga już podeszła. Nie stójcie w tym granacie, wyjście z tego. Przesuniemy się w to miejsce. Wy jak, tam jest git? Jest git chyba, nie? No, względnie jest git, spoko. Walcie w tego. Wy się schowajcie gdzieś tutaj dalej. W tym miejscu na przykład. No, weszliście tego. Nie stójcie w tych toksynach. Nie ma sensu, żeby stać w tych toksynach. Jak szybko oni będą się przemieszczać? Chyba nie szybko. Oni już uciekają. Super. Bardzo mi to cieszy.
Ile możemy jeszcze im dobijemy. Później ich rozbierzemy i w ogóle będzie też super, nie? Wszystko? Wszystko, super. Drugi atak, od ręki. Wszystkich zapraszam pod komendę. I musimy przyjąć ich w tym miejscu. Jak się to nam uda, będzie super. Mam nadzieję, że będą iść tędy, a nie od razu na naszą obronę. Czyli na obronę spoko, polecimy przy smykiem. Idą tędy, super. Bardzo mi to cieszy tak naprawdę. No, snajperów mają. Jak bardzo dystans? Dystans zalecany. Kara zdrowie? Bez zagrożeń. Meli, też jest git. Tutaj brak zagrożeń, 21 godzin będzie dobrze. Kate lekko obita. Gaja? No, raczej siniaki niż złamania. Super. Jest mega. No my snajpera nie mamy, więc musimy radzić sobie tak jak jest, tak jak możemy. Plus jest taki, że nie będą podchodzić. Dochodzi nasza druga grupa uderzeniowa, rozstawiamy się. O, nie strzelam po sobie, proszę, dobrze? No bo teraz się przydał wyższy poziom zdolności na karze. Bo to jednak zawsze byłby dla niej do przodu, jeżeli chodzi o tego shielda teraz, nie? Dobra. Powoli jednym po drugim. Jakoś to idzie, jakoś to idzie. Chowamy dalej Salifiera do tyłu. Mechy nie przyjmują na siebie agro. Kate, rozstawmy się. Żeby tutaj nie odciąć ich, odetnijmy to miejsce. Szymon, lecisz tam, jak najszybciej. Dawaj, 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 musisz go dorwać. Przekazuj się trochę agro, zdejmiesz. Jest tu jak stoisz, strzelaj jak możesz. No i że się ktoś się w miarę szybko ogarnąć. I tutaj bardzo dobre miejsce dla ciebie w tym momencie, przyjacielu. Stój jak możesz tam jak najdłużej. Tutaj to poczekaj, jeżeli będą przychodzić dalej saperzy, będziemy ogarniać ich pod tym względem, żeby nie dochodzili dalej. Jest git, jest git, jest git. Tutaj jeden w ogóle leży z powodu. Przydawkowanie soku go. O stary. Dałeś palnik. Masz takie zwierzęce. A nie, to takie rzemieślnicze. O, to musisz przeżyć. Ja ciebie muszę ksenogeny wyciągać i w ogóle dla siebie. Dobra. Jedziemy dalej. Tu mam parę strzelców, zdaję sobie z tego sprawę. Oni są w razie czego, dosłownie w razie czego. Jakby coś się miało jeszcze dziać, będzie jeszcze jeden atak. Więc tym bardziej musimy uważać na to. Bardzo ładnie się stary zamknąłeś w tym momencie. Pięknie. Jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest wrzutnie EMP czy toksynów? Toksyn. Toksyn, dobra. Mechy dużo przyjmują na siebie, bardzo mi to cieszy. Super, Gaja już tam walczy. Szymon zaraz dojdzie do niego. Pyk, super, oni już uciekają. Jeszcze jeden atak nastąpi. Oczywiście strzelamy póki możemy. Cyk, cyk, cyk. Tego konfraktera trzeba jak najszybciej pojmać. Więc od razu, kto potrzebuje leczenia? Chyba nikt nie potrzebuje leczenia po tym ataku, nie? Jak zagrożeń, Miro potrzebuje troszeczkę leczenia. Ale dlaczego ty masz, Miro, powiedz, super apteczkę na sobie? To mnie zastanawia. Jak cię jest medycznym? W ogóle. Dobra, to leć do domu. Z tobą pójdzie Nina. Nina też się sama wyleczy przy okazji ten. I Nina uwięzi tutaj. Miałem niezachwianą lojalność, ale z drugiej strony możemy to sobie ogarnąć. Mogę cię, będziesz miał prywatny pokój. O, stary. Dobra, tutaj kolejny leży. 7 godzin, jest to śmieciarz, a tutaj mamy też śmieciarza. Czy my jesteśmy kolejnych śmieciarzy? Uprawa fajna. Ej, szczerze? Mogę. Wytrzymałość, nocny Marek, optymizm, homoseksualizm. No dobra. Jakby... No dobra, no. Niech będzie. Bardzo dobre staty ogólnie goście ma, no ale ten homoseksualizm trochę mi tam się średnio ten na nim podoba. Gdyż będzie jedyny w kolonii i to może się nie spodobać za bardzo. Mężczyzna. No, jakoś to będzie. Przecież życie nie spędzę cały dzień na kolędzie. Na komendzie, znaczy, przepraszam, przejęzyczenie. Dobra, Nina, jedziesz tam po wariata.
Mogę zrobić to po prostu tak, mogę zejść po prostu tak. Okej. Okay. Mamy jeszcze w sumie chwilę, więc możemy to tutaj zwolnić wszystkich, niech jeszcze lecą do domu na chwilę. Odpoczywają. Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze jakieś leżące postaci. Ale no nic ciekawego tutaj nie ma pod tym względem. Mogłem im dać wbudować sobie moździerz i później sobie zgarnął. To był mól ziemny. Tak, kret. Też trochę szkoda. Dobra, dopuszczamy to wszystko. To wszystko będziemy najpewniej przytapiać. Tutaj również wszystko dopuszczamy. To wszystko pewnie najpewniej będziemy również przytapiać. I teraz tak. Tutaj możemy gościa rozebrać, ponieważ on miał zbroję marine. Zbroję marine, którą sobie po prostu przetopimy na metale. Tutaj też, bo to są kamizelki, zbroja marine. Czy to miałeś zbroję marine, czy to miałeś kamizelkę? Okej, no tym bardziej ten. Możemy ją sobie przetopić, też możemy przetopić. Tu też będziemy mogli przetopić, tutaj też możemy... Nie, tu nic nie ma do przetopienia. Okej, a z was? Bo wy atak też mieliście. Mieliście atak taki, no, trochę na chybcika, z tego co widzę, i nic ciekawego na sobie nie mieliście. Sprzęt, nawet na Golasa żeś była, no to kurde, powodzenia, pod taki ostrzał, żeby się pchać na Golasa. Mądrze, mądrze, bardzo mądrze. Very, very, very mądrze. Dobra, mechy możemy wypuścić chyba w takim razie na te no, noszące, żeby tam ogarnęły to. Nastąpi jeszcze jeden atak. Zdaję sobie z tego sprawę. Ekstremalny szok załamania Miro. Oszołomili Miro. Więziono mnie. No więziono, bo żeś kurna bestię chciała zabijać, a my z bestii teraz potrzebujemy bioferytu, jak najwięcej. Nie tylko, że do zasilania, tak po prostu, no. Dobra, odpoczywajcie, jeszcze macie chwilę dla siebie. Oszołomienie w tym miejscu. Okej, oszołomienie jest w dobrym miejscu. W sensie, no, dobrym, względnie dobrym, wiecie o co mi chodzi. Obłąkany bełkot Viper, odkryto obszar. Wow, duży obszar. Okej. Okay. No dobra, i bełkot na Viper, ponieważ najwyższe oczekiwania. Aha, no dobra. Słuchajcie, jak trzeszesz włosy. Nie, no spoko. No, jeszcze trochę. Nie, no spoko, cześć sobie, cześć. Takie moje drapanie się po głowie też pewnie słychać. Więc no niestety, ale... Życie. W tym przypadku życie. Dobra, Kościół przedawkował sok go. Przez co spokojnie go sobie pojmałem, rozumiesz to? Bo ja nie. Plus jest tak, że to jest kontrakter. Młody. Ja z niego będę wyciągał sobie ten, zdolności. Rytuałami, gdyż jestem... Mówię to teraz specjalnie do ciebie, nie? Że ten, że... Bo ogólnie Siora dzisiaj ze mną w pokoju jest przy nagrywaniu. I ten, i co? I mówię, że jestem w kolonii, nie? Jakiś tam spokojnie tego, na razie baseliner, ale jest tutaj parę genów, które już będę sobie chciał włożyć. Na przykład taki, taki. No i taki. Ale to muszę jeszcze trochę badań zrobić, muszę troszeczkę jeszcze popracować nad tym. Nie no, nad genami, bardziej nad wszystkimi kolonistami, którzy w takim razie są w tej kolonii i mają różnorakie geny, nie? Albo handlarzem, cokolwiek jakby. O, gościu może już chodzić, super. Fajnie. Ma niezachwianą lojalność, także może być ciężko, mogę mu to rocznie pranie mózgu zrobić. I tą niezachwianą lojalność z niego zdjąć. Ale z drugiej strony... Rytuałem wyciągnę z niego super rzemieślnicze, później super strzelectwo i też będzie git. Później z takiego przerobię na mecha czy coś. Czy mogę już sama tutaj wrzucić? Nie, on ma jeszcze chorobę tą. Z konfraktera? Z tego Gina? On większe poczucie bólu ma, delikatność. No a to jemu nie zniknie, jak on będzie góra? Nie. Zobacz, ja na przykład guli sobie robiłem z tej, zobacz, Jadkin. Świnioczłek.
takie dobre do walki wręcz, nie? Ali jest śmieciarzem, też agresywność, czyli większa walka wręcz. Kapsel, neandertalczyk. Dalej jest Zoda, kolejny neandertalczyk. No i Gaia. Gaia w ogóle jest śmiesznym przypadkiem, bo Gaia jest kolonistką, którą zgolifikowałem, bo ona się sklonowała, jakieś problemy zdrowotne miała straszne i stwierdziłem, że nie chcę mi się tam wymieniać płuca, nerki i wątroby, nie? A ma super walkę wręcz, pyk. Albo po prostu ktoś ktoś w komentarzach mówi, żeby sklonować kogoś z mocną walką wręcz i zrobić z niego gula właśnie, nie? No to stwierdziłem, dobra, no to jako, że Gaia ma najlepszą, bo ma 16, i tego, i do tego jeszcze ma zadziorę, czyli jeszcze większe obrażenia w walce wręcz, no to w ogóle super będzie, nie? No i w ten sposób mamy Gaję kolonistkę i Gaję gula. Dobra, a tutaj mamy szpital, który obecnie jest w stanie takim, jak widać. A to łóżko miało być dla niewolników. Tak w razie W. A Sally Fermo to jeszcze jedno łóżko dla siebie, jakby co. No, wszyscy leżą, wszyscy zaleczeni. Mira tylko jeszcze tutaj krwawi trochę, może padnie szybciej dzięki temu. I będziemy mogli ją tam uratować. A przenosimy tutaj typa, przenosimy ich na... gdzie? A, tutaj, później ich rozbieramy. I będą tutaj odkładane rzeczy do przetopienia na... później na stal, na super stal i tak dalej, nie? Dlatego mam w chwili obecnej w kolonii 766 super stali. I prawie 6000 zwykłej stali. Sporo. Troszkę. Kolonistów wszystkich mam 15, z sobą 16 i 6 guli. No, kolonia już powoli jest w tej fazie ostatecznej, nie? Już teraz tylko czekam na zrobienie rytuału na 100%, bo taki mamy tutaj challenge, jeżeli chodzi o tą serię. Jestem obecnie na poziomie 95%. No i uciekam jako z Imperium. Kara będzie tutaj. Kara w ogóle też zadanie ma jeszcze na tą serię. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Zrobić archotyczną nogę, rękę, oko. Jeszcze jedno, bo już jedno ma, nie? Czyli full archotyka z full levelem. A Sally Fire, jako że jest od mechów, nie? No to będzie full bioniczny z łączem PSI. I jeszcze mechlink, nie? Do tego jeszcze ma tego pasmo tutaj dostawione. Więc on będzie miał, ty wiesz, całą tą listę. Zakażenie. U Miro. No to Miro, tym bardziej musisz paść, żebyśmy mogli się, kurde, ogarnąć. Skłonność dążenia strony przychylności. Okej, okay, życie. Wszystko jasne, wszystko jasne. Pożar. Palisz się. Dobra, jest do przeniesienia parę rzeczy, także niech te mechy działają. Teoretycznie jeszcze jeden atak na nas powinien przyjść. Chyba, że to w ogóle nie były te ataki. Nie no, to oczywiście te ataki, czyli jeszcze ten atak taki powinien nas przyjść. Zobaczymy w sumie. Kate w pełni wyleczona, wspomagacz układu odpornościowego. Kate jest w ogóle skrypty stąd, nie? I stwierdziłem, że jest super kolonistką, fajne strzelectwo, fajne społeczne, nie? Coś tam górnictwo tego i stwierdziłem, że no to chodź do kolonii. W chwili obecnej jest moim kolonistą, które... Moje kolonie są takie małe w porównaniu do tego. No słuchaj, ja zaczynałem kolonię od tak. Tutaj było na początku drewniane pomieszczonko. Takie malutkie, nie? Takie, no 11 na 11, nie? Po prostu na rozwój. Mhm. Tutaj później szybko dostawione, żeby zagrodę zrobić. Nieźle gryzdy pluje na Normana. O nie, i co teraz? O, jeszcze nie na tego Normana. Bierz go szybko. Szymon, chodź tu. Norman do domu. Do domu. Kolejne zakażenie. Tułów. U Miro. Zemsta niedźwiedź. Polowanie na Normana. Jasne. Tak się dojeżdża niedźwiedzia, zobacz. Dziękuję, po niedźwiedziu. Łatwo poszło. Bardzo. Łatwo. No dobra, i teraz czekam, aż sam będzie po tej swojej scanning sickness, czyli po tej chorobie po skanowaniu. I stwierdzam, że z niego nic ciekawego. W ogóle ghoul z takim strzelecem, z takim strzelcem. Widziałaś takie cuda?
Jeszcze ostrożny strzelec. No, i on będzie tego, on będzie teraz uciekinier kar... Co? I będzie nakłaniać więźniów do ucieczki. Najwyższe oczekiwania, no tak. Jakby... Okej, okay, no boli cię wszystko, rozumiem, jesteś lekko ubita i tak wyszło. Ha, gule, chodźcie, przydacie się. Ucieczka. Kogo będziesz nakłaniać? Jeszcze ty będziesz nakłaniać, serio? No dobra, wyjście w takim razie, na spokojnie. Super, fajnie. Nie strzelaj. Okej, okay, położony. Raz. Położony, raz. Położony, raz. Super. Poszło bardzo łatwo. Całą trójkę od razu na raz położony. Położeni, spoko. Niesie rannego z... Okej, okay, spoko. Później uwięź tego i uwięź tego. Git. Łatwo poszło, nie? Widziałaś to? Tak szybko poszło, że nawet nie patrzyłam. Myślę, że można było mrugnąć, byś nie zauważyła. Tak. Miro, kurde... O, ty już leżysz tutaj. Okej. Okay. Jak tam zaleczenie? Odporność git, odporność... No tu trochę gorzej. W razie czego dam ci liter wordową medycynę, mam jej 11. Więc powinien być jeszcze git. Okej, okay, próbowała nakłonić Camerona. O, spoko, 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 spoko. 67%? Dobrze, tylko Viper będzie mogła strzelić go w łeb rytuałem konwersją, to spoko. A później możemy jeszcze próbować rytuał. Rytuał za 4 dni, więc może się uda. Psychoza fumblumblum. Super, jeden z więźniów psychoza. A dlaczego? Bo depresjonizm. Serio, przy depresji jesteś te... Ta. Resztę wręcz go pobij. Dobra, super. I uwięź. Dokładnie. I od razu leczonko, super. No im wam daje lepszą medycynę, ponieważ wy jesteście z zadania, wy musicie mieć tę lepszą medycynę, żeby ten blatrot z was nie schodził. Zadanie jeszcze 2 i 8 dnia, więc... Jeszcze chwila i pójdziecie stąd i będę mógł się zająć dalej swoją kolonią w sposób ciekawy. O, kurde, Kara ma teraz to załamanie swoje, kurde no. A Szymon, a mogę zablokować robienie tego? Mogę, okej, okay, spoko. To w takim razie będziemy mogli spróbować zrobić zarąbistą rzeźbę. Kurde, popaliłeś te ciała, nie? Tam wybuchały wszystko z tej, szkoda. O, niektóre porozbierane są, spoko. Pretorina. O, was nie przekonam. Nie opłaca mi się was przekonywać. Jesteście z zadania. Raz i wróćcie tam, skąd żeście przyjechali. Czyli z Imperium. Tu jeszcze komponenty, do przodu spoko. To jest takie mini składowisko, stwierdziłem, że sobie zrobię. Na fakt tego, że tu mam pełny magazyn. To mam pełny magazyn i mam metal horrory w kolonii. Stwierdziłem, że nie będę wychodził na handel. Muszę metal horrora najpierw ogarnąć. Nie wiem, czym jest metal horror? Też nie wiedziałem, dopóki się nie wyłonił. To jest metal horror. Metal horror to jest takie bydle, które zaraża innych kolonistów. I nie wiesz, że oni są zarażeni, mogą być uśpieni. I dopiero jak znajdziesz to szare mięso, coś takiego, nie? I przepadasz je dwa razy, dwukrotnie, to odnajdujesz kod. Możesz później zrobić operację, inspekcję chirurgiczną na kimś, kogo podejrzewasz. No jeżeli znajdziesz, to wszystkie metal horrory się budzą.
Ostatnio miałem w kolonii 5 albo 7 metal horrorów, gdzie druga połowa kolonii była na handlu z Imperium. Gdyby nie fakt, że góle były w kolonii, byłoby ciężko. Także no. Przygoda, przygoda. Przeobrażenie Kate, powód, bo w mroku. Ta. Puma poluje na Tristanosa. Siema, Dras Tristanos. Chodź, ty Zoda, pomożesz mu. Zdążysz w ogóle uciec? Zdążysz, super. Będziesz biegł naokoło? Mam nadzieję, że nie. Dojazd, no ja. Puma zemsta. Niewielki los go złamania u Normana. A ty możesz sobie herbatkę wpić, albo on prosi zjeść? Nie możesz, ideologia ci zabrania. Szkoda. Dobra, dzięki chłopaki, dziewczyny, byliście super. Pod tym względem. Niedaleko upadł fragment statku. Możesz go rozebrać. Git. Git, git, git. Worki do wyniesienia. Dużo rzeczy do zrobienia w kolonii na zewnątrz. Handel i worki. Ale nie mogę tego zrobić, bo... Bo mam metal horrory, jak mi się obudzą w kolonii znowu, to będzie przypał. A nie chcę wychodzić bez guli w razie czego. Tak, żeby trójka guli była na miejscu, ale no... Bo gula nie mogą zarazić. Gula nie mogą zarazić, więc no gul jest zawsze saved, nie? Ale jak wyjdę gdzieś na handel i załóżmy, że cała czwórka kolonistów, którzy poszli, nie? Będzie miała tego metal horrora w sobie, a ja go odnajdę. U nich też się odnajduje w tej karawanie, jeżeli w całej piątce jest, to karawana przepada. Bo wszyscy są powaleni. I baw się dalej, nie? Karafa im wyleczona. Super, jeszcze jakby ci zeszło, kurde, to... Dobra, ja ci zablokuję to w takim razie, nie rób tej rzeźby. Bo ja chcę tu rzeźbę zrobić na inspiracji. Rzeźba z Jadeitu, Szymon. Ma, co prawda tam trochę gorszą manipulację, ale ma 17 z podwójnym zapałem sztukę. Więc on musi ukręcić z tego mistrzowską, albo chociaż wspaniałą rzeźbę. Ostatnio miałem tak, to myślałem, że tak się fajnie uda zrobić, nie? Kamer, to Salifier ma rzemieślnictwo 20. Podchodzi tutaj, wiesz, ma tam bioniczną chyba rękę. Bioniczne ramię, nie? Wszystko jakby, wiesz, super. Podchodzi tutaj, nie? Robi karabin szturmowy. Jeszcze dostał tego, wsparcie od nietoperki na instrukcje produkcyjne, nie? Czyli jeszcze tam boosta. Na pobudzaczu, czyli jeszcze dodatkowo miał... Miał tutaj, wiesz, tę podniesioną świadomość, manipulację, wszystko, nie? I wiesz, co się okazało? Wiesz, jakiej jakości zrobił? Normalnej. I myślałem takie, wiesz, super, super ręka. No, bo, no wiesz, na dopalaczu, no. Wiesz, jakby, wiesz, co najmniej wspaniały. Normalny. I tak myślę takie... No i co dalej? Co z tym faktem zrobić? No nie wiem. Więc stwierdziłem, że zrobię drugi. Możliwość... O, a to dla tych. To nie, to tego z rytuału nie robimy. Dobra, jeżeli was nie... Gdzie jest bot? Gdzie jest ten bot? Czy bot może chodzić tutaj? Nie może bot tutaj chodzić. A, dobra. Dobra, to ja bym w takim razie wracał na nieograniczony obszar. Was w ogóle zapraszam z powrotem w ten obszar. Bot, nie może robić przez to posiłków. Jedzą surową kukurydzę na przykład. W co mieć kukurydzę? Dobra, anyway. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli was nie zanudziłem gadaniem, zostawcie łapę w górę oraz komentarz, że dotrwaliście do końca. Napiszcie komentarz. Co ma napisać w komentarzu? Nigdy więcej nie zapraszaj siostry na odcinek. Nie, no to był żart. Nie wiem, zaskoczcie mnie. Szczotka do włosów. Bardzo dobry. Okej, podałem się. Napiszcie w komentarzu szczotka do włosów, jeżeli dotarliście do końca. Ja wam dziękuję. Odbieram kapsuły z czepkiem ze stali albo z drewna. Nie, biorę ze stali i go przytopię. Jakbym miał za mało stali jeszcze w kolonii. Na razie, cześć, pompa. Elo.